Witamy serdecznie na naszej konferencji prasowej. Jest to pierwsza konferencja po tragedii, która zdarzyła się w Smoleńsku. Pierwsza konferencja Prawa i Sprawiedliwości w Bielsku-Białej. Witam w imieniu pana posła, który jest prowadzącym i swoim. O głos będę prosił bardzo pana posła. Podzielimy się informacjami dotyczącymi obecnej sytuacji, zarówno na terenie miasta, jak i ogólnej informacji Prawa i Sprawiedliwości w Polsce. I o głos proszę pana posła Stanisława Pięty. Szanowni panowie, otóż dla nas, dla polityków Prawa i Sprawiedliwości, żałoba nie skończyła się w dniu wczorajszym i do czasu pochowania wszystkich ofiar tej tragicznej katastrofy będziemy chcieli się powstrzymać od komentowania jakichś bieżących tematów politycznych. Natomiast wszyscy mamy świadomość tego kalendarza, który uruchomiła tragiczna śmierć pana prezydenta i tego, że wkrótce Prawo i Sprawiedliwość będzie przedstawiało swojego kandydata na urząd prezydenta Rzeczypospolitej. My nie wiemy, kto nim będzie. Mamy nadzieję, że tą odpowiedzialność na swoje barki zgodzi się wziąć pan prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Wydaje się, że tylko on może być naturalnym kontynuatorem tej pracy, którą podjął się wykonywać dla państwa pan profesor Lech Kaczyński 5 lat temu. Wydaje mi się, że ten czas wymaga od wszystkich polityków szczególnej odpowiedzialności. Wydaje się, że powinniśmy tak prowadzić sprawy polskie, by nie aranżować, nie wzmacniać jakichś konfliktów, by niepotrzebnie nie padały słowa jakiejś nieuzasadnionej krytyki. Wydaje się, że powinniśmy zrobić wszystko, aby ta tragiczna katastrofa, śmierć pana prezydenta i wielu wybitnych polityków z wszystkich klubów parlamentarnych przyczyniła się do takiego moralnego, jakościowego odrodzenia polskiej polityki, polskiej pracy, służby działalności społecznej, publicznej. To tyle może tytułem wstępu. Jeżeli panowie macie jakieś pytania, to postaramy się odpowiedzieć. Decyzja dotycząca wyboru kandydata na zapaść, czytałem na Rzeczpospolitej dzisiaj do końca tego tygodnia, zresztą termin wyboru zostanie ogłoszony prawdopodobnie w środę. Rzeczpospolita mówi jeszcze o potencjalnym drugim kandydacie, Zbigniewie Ziobro. Jak można się odnieść do tej kandydatury? To pierwsze pytanie, drugie od razu może zadam. Chciałem jeszcze zadać takie spekulacje, że w sytuacji, która obecnie zaistniała, może dojść do takiego jednoczenia obozu patriotycznego, prawicowego, że Polska Plus i Prawica Rzeczpospolitej mogą wrócić na łono PiS-u.
końca. Miejsca dla Polaków, którzy chcą pracować dla ojczyzny, nie brakuje. Ani w PiS-ie, ani obok PiS-u każdy, kto chce wesprzeć patriotyczną, niepodległościową linię polskiej polityki, może się w tą pracę włączyć. Każdy, kto nosi w sercu Boga i Ojczyznę, jest mile widziany w Prawie i Sprawiedliwości. Natomiast jeśli chodzi o pierwsze pytanie, to wydaje się, że decyzja, od której można zacząć komentarz, jeszcze nie zapadła. To jest decyzja pana prezesa Kaczyńskiego i dopiero gdy to usłyszymy, będziemy mogli wypowiadać się na temat innych kandydatur. Media przytoczyły wypowiedź pana prezesa, która padła na posiedzeniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Pan premier Kaczyński, wprawdzie łamiącym się z cierpienia głosem, zapowiedział właśnie kontynuację pracy podjętej przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego i powiedział, że, jeśli dobrze pamiętam, że jest to najlepszy sposób upamiętnienia prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Kaczyńskiego. Właśnie włączenie się w pracę i kontynuowanie dzieła prezydenta Kaczyńskiego. Tyle z mojej strony. Bardzo dziękuję. Może jeszcze na koniec. Ja jeszcze chciałbym bardzo proszę dodać kilka informacji. Po krótkiej rozmowie z przewodniczącym klubu radnych, panem Romanem Matyja, uzgodniliśmy wspólnie, natomiast jest jeszcze to nieoficjalne, bo to dopiero stanie na posiedzeniu naszego klubu, że w ramach pamięci o tych wydarzeniach chcielibyśmy wspólnie, aby Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość, ewentualnie któryś z radnych w imieniu klubu, złożył inicjatywę na Radzie Miejskiej w sprawie nadania imienia Lecha Kaczyńskiego, prezydenta Lecha Kaczyńskiego, prezydenta Kaczorowskiego i wszystkich osób, które zginęły w tym dniu, jednemu z rond, ewentualnie którejś z dużych ulic na terenie miasta Bielska-Białej. Oczywiście to musimy rozpatrzyć na klubie, czy koledzy mają jakieś pomysły co do samego przedsięwzięcia, bo wiadomo, że pan prezydent jest osobą, która z pewnością, jeżeli uda się nam go przekonać, to taki pomysł przyjmie. Natomiast chodzi nam o samą lokalizację tego na terenie gminy. No i dlatego wstrzymujemy się jeszcze, natomiast na najbliższej sesji, która odbędzie się 27, prawdopodobnie klub radnych taką inicjatywę złoży. I jeszcze, korzystając z okazji, chcielibyśmy bardzo podziękować wszystkim uczestnikom, którzy wraz z nami udali się na te uroczystości pogrzebowe. Uroczystości, które odbyły się w Krakowie, były uroczystościami, które wywołały kilka sporów. Naszym zdaniem spory te były bardzo, bardzo smutne, ponieważ w takich dniach jak uroczystości pogrzebowe i przed tymi dniami nikt z nas nie myśli o tym, jakiej jest opcji politycznej, skąd się wywodzi. Natomiast myślimy o cierpieniu tych, którzy zginęli, więc tak jak pan poseł już wcześniej powiedział, zachowujmy się godnie. Te dni są dla nas wszystkich bardzo ciężkie i apelujemy o to, aby wszystkie tego rodzaju spory w przyszłości nie wystąpiły. One są po prostu nam wszystkim niepotrzebne.